miliwalową. Średniowieczną, co to jest? Wielki tłoczek na schabowe! Tylko dlaczego we mnie napieprzasz? Jestem twoim panem! Panem twych schabowych! Co tu się dzieje? Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Cluster Truck! Cluster Truck, nie Obduction, Cluster Truck! Czołem ludziska! Gramy dalej w Cluster Truck! Nie The Final Station! Cluster Truck, kurna! Czołem ludziska! Gramy dalej w Cluster Truck! Serio? Dobra, koniec tych pośmiechujek, już sobie pożartowaliśmy, prawda? Moi drodzy, więc gramy dalej w Cluster Truck, grę, w której, podczas gry, której 24 nagle jest podzielne przez 5 na przykład, a 4 silnia to nie jest 24, nie, jest 24 w sumie. Chociaż i wczoraj, w poprzednim odcinku tak dużo plotłem, więc ja byłem pod wrażeniem tego, że w ogóle analizujecie to, co mówię i poprawiacie mnie, że rzeczywiście 24, Staszek, to nie jest podzielne przez 5! Serio, naprawdę, wiem! Kurczę, tak jakoś mi się udzieliło po prostu i mam wrażenie, że to znowu będzie mi się udzielać, jak widzicie po tym początku, więc zasmuciła mnie ta gra, ponieważ zobaczcie teraz, na ekranie macie, że patch wyszedł i ten patch zepsuł połączenie jetpacka i slowmo. Już teraz jetpack nie będzie taki zajebisty, jaki był, czyli to był jednak bug. Jetpack wydłużał slowmo wydłużał jetpack i ogólnie ładnie wchodziły w synergię, a teraz już jej nie będzie, także będzie jedna wielka kupa. Dobra! Moi drodzy, zacznijmy jeszcze od suchara, którego Paweł wrzucił w komentarze i mi się to bardzo spodobało, więc go przeczytam. Co widzi Staszek, kiedy gasi światło? Cień żarówki. Dobre! Dobre! Masz bana. Jedźmy dalej! Moi drodzy, campaign. Lecimy trzeci poziom. Proszę bardzo. World for Lasers. Dobra. No to jedziemy, ja się będę musiał rozgrzać. O kurde, co to za laser jest? Ła! Dobra, zobaczmy, jak działają teraz... Jak działa teraz jetpack? Czy jetpack tak samo działa, jak działał? Mam wrażenie, że w sumie wiele się... Urna, nie zmieniło, ale no dobra. Dobra, coś mi się tu wydaje, że będę musiał chyba rzeczywiście wymyślić jakiś sposób, żeby to przechodzić, na przykład jetpackiem. Okej, okay, jetpack się teraz o wiele wolniej ładuje, zobaczcie, no? Skubany. Ach, kurna. No to zaczynamy znowu lamić. Jak zawsze. Jepsa! Dobra. Jetpacki pozwalają mi przeskakiwać te wszystkie miejsca, ale no właśnie. Pytanie brzmi, na jak długo mi starczy? Okej, okay, dobra. Uwiąz starczy, mi starczył. Proszę bardzo, poszło całkiem nieźle. z dobrym upgrade'em całkiem nieźle idę. Co to jest? What? Co? Co to jest za peleryna laserów? O Jezus, czy wy widzicie? Ja tu chyba nie mogę stać w miejscu, tak mi się coś wydaje. La 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 la. O kurna. No i weź to przejdź bez dasza. Weź tu człowieku, przejdź bez dasza to. Ja chyba double jump nie jest też potrzebny. Dobra, bo wiecie co, chyba naprawdę jest tu double jump potrzebny. Ip. Ma inne menu. Dobra, lecimy z... nie dasz, chcę double jump. Tak, double jump. Zobaczcie, czyli na dobrą sprawę mogę wybierać jeden z lewej i jeden z prawej. Nie mogę ich tak łączyć, żebym na przykład miał double jump i air dash albo jetpack. Ha! To ciekawe, a tego nie wiedziałem. No ale dobra, double jump wydaje mi się, że bardziej się tutaj sprawdzi. Spróbujmy. Jedźmy. La 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 la. World 4, dobra. Mam wrażenie, że to double jump mi tu pomoże przetrwać. Dobra, ale muszę trafiać na początku w ciężarówki. Te poziomy są tu naprawdę przekichane. Kurna, dlaczego spadłem? Jezu, jaki tam jest... Tu jest... Mindfuck! O ludzie! Dobra, ale widzę, że rzeczywiście, zobaczcie, double jump pomógł mi wykonać tę misję dość szybko. Dobra, co jest następne? What the hell? Co? Co to jest za laserowa mątwa? O Boże! Co tu się dzieje? Jak? Ja się pytam, jak mam to przejść? Ha! O Jesus! Tu chyba trzeba wyczekać na dobry moment, żeby to przeskakiwać, ale... O krap! Ta gra się robi coraz bardziej poryta.
Czy nie mogliby wymyślić czegoś prostszego? Dobra, uff. Okej. Ale poszło. Pękło. Dobra, następny poziom. Co my tu mamy? Dużo laserów. Wiecie co? Ja chyba sobie wrócę. Wrócę do mojego kochanego jetpacka w takim wypadku. Dobra, jetpack i spowolnienie czasu. Jedziemy. To był naprawdę dobry początek. Wow. Dobra, dasz radę? Dałeś radę, na pewno, Stanisław. Dobra, lądujmy tu ładnie, okej. Dobra, lecim w powietrze. Kurde, co tu się dzieje? Nad niektórymi trzeba skakać, nad niektórymi nie można skakać. Dobra, spierdzielam stąd w cholerę. Stanisław, wyląduj. Stanisław. Dobra, w każdym razie... zero? Co? Lamdin! Ha! Jakiś Lamdin dał radę tutaj w 0-0. Dobra, w każdym razie już wiem, o co chodzi z tym Ghostem. Wytłumaczyliście mi to w komentarzach. Ghost, mogę aktywować ducha swojego najlepszego przelotu po planszy. Czyli najlepszy przelot świata, najlepszy przelot wśród znajomych i najlepszy przelot mój własny. Tak? Gdybym chciał powtarzać poziomy. Nie? Tak to wygląda. Wow. To tych laserów tu trochę było. Przyznaję, dobra. Oj! Dobra, lecim! Czuję się jak jakiś kosmonauta, naprawdę. I oczywiście cieszę się, że niektórzy zrozumieli mój sarkazm, jeśli chodzi o Gagarina. Bo powiedziałem, ace w ogóle zdobyłem. Gagarin oczywiście nie wylądował na Księżycu, więc mówiłem, że ja ląduję na tych ciężarówkach jak Gagarin po prostu na Księżycu, tak? Czyli w ogóle na nich nie ląduję, bo ciągle z nich spada. Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie, a niekoniecznie na Księżycu. Z tego co pamiętam, to chyba Armstrong był pierwszym człowiekiem na Księżycu. Ale wiecie, ja o astronomii wiem tyle, co o nowych update'ach w Minecrafcie, więc... Nie wyznaję się w tej materii za bardzo. I jeszcze raz mi ktoś napisze, że w Minecrafcie jest update, który dodaje lamy, to po prostu go własnoręcznie oklepię schabowym. I co z tego, że w Minecrafcie kurna są lamy, powiedzcie mi. I tak nie będę grał Minecrafta, no proszę was, bardzo, no. Kiedy ja nagram Minecrafta, możecie być pewni, że świat się skończył. Wow, dobra. Tylko traf w goal. Trafiłem w goal, na szczęście. Dobra, jakoś powiem wam szczerze, szybciej się idzie przez te lasery. Ale właśnie, czuję, że fajniejsze były tamte etapy, bo że rzeczywiście wymagały... Co tu się będzie działo? Wymagały... Jezus Maria. Wymagały sprawności. A może tu wystarczy jak w Mario. Biec cały czas do przodu. I się uda przejść przez ten poziom. Do pewnego momentu wydaje mi się, że to się sprawdzało. Na przykład do tego momentu, bo trzeba poczekać. Okej. Serio? A ten laser w ogóle nie miał zamiaru się ją schować? Mordejerza? Starałem się tak na tył ciężarówki spaść, nie? Tak trochę tak, kurczę, koło plandeczki, ale się nie udało. Dobra, pierdziele. Mam wrażenie, że one tutaj... Aha! Bo te na końcu się nie niszczą. No właśnie. Okej, dobra, już nie ma tu żadnych dziadostw, więc jest pięknie, cudownie, pięknie, 4-9 zaliczone. Level 4-10, jestem pod kątem. Kątomierz by mi się przydał, żeby zbadać ten kąt, co tu się dzieje? Jaki rozpieprz? Co? Dobra, au, czyli dotknięcie, nieważne w którym miejscu tego dziwnego czegoś, powoduje, że przegrywamy. W sensie mówię o, oczywiście, o... terenie growym. Wow. Dobra. Co tu się odpieprza? Jezu, ile tu jest laserów? Dawaj, Stanisław, dasz radę? Pięknie, teraz do mety. Tak. Dobra, dostałem achievement Rave On. Cokolwiek to znaczy. Dobra, udało się. Jest pięknie, 29 tysięcy na koncie. Next level, to jest kolejny świat. Świat numer 5, poszło szybko. Medieval, czyli średniowiecze, tako Staszek rzecze. Rozpoczynamy pierwszą planszę medievalową, średniowieczną. Co to jest? Wielki tłoczek na schabowe. Tylko dlaczego we mnie napieprzasz? Jestem twoim panem, panem twych schabowych. Co tu się dzieje? Dobra, spoko. Możemy ten tłuczek jakoś przeskoczyć może? Teraz przyspieszymy się tu trochę.
Roz! Dlaczego ten tłuczek zabiera mi ciężarówki spod nóg? Dobra, leci. Ło! Hej, to dziwne, widzieliście? Ja się mogę o pewne części obijać jednak. O części z tych tłuczków mogę się obić. To interesujące. Dobra, polecimy sobie w kosmos. Wow, wow, wow. Dobra, stoję. Ale nie na długo. Ej, to rzeczywiście jest jakaś rzecz, którą mogę dotykać. Czemu nie użyłem jetpacka na końcu? Zapomniałem, że mam jetpack. Pizg. Dobra, czyli są jakieś elementy, które faktycznie pozwalają na dotknięcie. Lecimy do góry. Okej. Przydałoby się spać na jakąś ciężarówkę, świetnie. Wyszło całkiem nieźle, dobra. Okej, czyli będziemy mieli okazję poszegonać się, jak mocno bije tłuczek. Spoko, zobaczmy, czy chcemy jakieś nowe utility kupić? A projectile that spawns a truck. Możemy to sprawdzić w sumie, ale tu jest więcej rzeczy za 30 tysięcy. Bet? A, no właśnie. Backtrack to the latest truck, you truck. Nie wiem, o co chodzi, ale... Zatrzymuje wszystkie te. No. Ciężarówki. Dobra, no to idźmy po kolei. Odblokujmy sobie to. Zobaczymy, co to robi. Dobra, będziemy strzelać. Będziemy strzelać. Ciężarówką, chyba. Okej. Co to? To throw truck capsule? Serio? Wiem, o co chodzi. Jak wylecimy gdzieś wysoko i nie mamy na to spadać, to możemy sobie, proszę bardzo, wygenerować w ten sposób prawdopodobnie kolejną ciężarówkę. A myślałem, że uda mi się przehuwerować. Dobra. Widzę, że to jest ciekawy upgrade. Czyli teraz są tłuczki boczne. Dobra. Widzicie? To ratuje dupkę. Ale nie na długo. W moim przypadku ratuje tylko na chwilę. Dobra, ale to jest fajny. Fajny bonus. Pomysłowy, a ja zaraz skończę jak schabowy. Dobra. I jesteśmy na mecie. Dobra, poszło. Speed bonus. Done. Lecimy dalej. Level 5-3. No dzisiaj po prostu zasuwamy po tych poziomach. To piękny skok i jeszcze przelecimy dalej. Cudowny skok. To była klasyczna lama. Tak wszystko pięknie poszło. Nie trafiłem dobrze kapsułą. Dobra, bo tu mamy połączenie, widzę. Połączenie i młotków. No, chyba strzeliłem, no jasne. Strzeliłem ciężarówką, no bo teraz jestem przyzwyczajony cały czas, że pod prawym przyciskiem myszy mam spowolnienie czasu. A teraz go nie mam. Jak to zrobić, żeby dobrze strzelać? Muszę też dobrze nabyć chyba... opracować kąt padania lamy. Czyli dobrze tę ciężarówkę wrzucać pod dobrym kątem, żeby nie okazało się, że zbyt pod spodem ona mi ląduje. Kurde, brak spowolnienia naprawdę powoduje u mnie pewien niepokój. Niepokój, czyli kuchnię, haha, dobra, nie, to było suche. Dobra, coś tu się dzieje, okej, ciężarówka. Dobra, co teraz? Jadą tutaj? Jadą, świetnie. Dobra, jedziemy. Co jest? Przecież mnie zabiła, to był koniec, czy to już była meta? Nawet nie zauważyłem, gdzie ta meta była. Dobra, w każdym razie next level, lecimy. 5-4. Srywa. Co? No normalnie... What? Skaczące ciężarówki. Czuję się jak po prostu ciężarówkowy Mario. Tirario. Dobra. Pięknie. Bardzo ładnie. 1500 za triki, za prędkość, za... aleśmy nachapali punkciorsów normalnie za ten poziom. Jeszcze za pierwszym razem go przeszedłem. Hello! Co teraz? Teraz to rozumiem, że będą teraz takie połączenia, w sensie, że i skaczące ciężarówki, i tłuczki boczne, i tłuczki machające, wahadłowe tłuczki. Jesus. Dobra, udało mi się wypierdzielić ciężarówką, Udało się, pokonałem ten poziom. To jest dzika gra, naprawdę. Dobra, lecimy dalej, 5-6. Co? Czuję się jak w Besiege teraz trochę. Czyli teraz co, będziemy podpalać schabowe? Najpierw je stłukliście, teraz będziecie je podpalać? Naprawdę? Wynocha z tego poziomu. Master! Achievement unlocked. Wiem, o co chodzi.
Może któryś raz zdobyłem Ace'a i dostałem taki achievement. W każdym razie poszło bardzo szybko. Nie mam zamiaru przypalać schabowych, sorry bardzo. Narka szparka. Co tu mamy? Jakiś zamek. Wow! Uhuhu! Lecimy! Gdybym jeszcze z celnością spadania było u mnie lepiej, to byłoby naprawdę mega. Co powiem szczerze, że... Że mi się podoba to, że tutaj mam taki inny znacznik. Bo dzięki temu będę mógł... O nie... Dzięki temu jestem w stanie... Dokładnie... Wow, jest dobrze. Dzięki temu jestem w stanie dokładnie wiedzieć, jaki mam bonus, bo wiem, że trzy kropki oznaczają, że zrzucę zaraz ciężarówkę. No to moi drodzy, mi się wydaje, że tak naprawdę najtrudniejszy poziom był w świecie tamtym zimowym. Bo teraz to w ogóle jakoś tak za dobrze mi idzie. Zaraz się okaże, że tutaj zaraz się gdzieś spalę albo coś w tym stylu. Czy to jest ten sam poziom? Ej, czy ja kliknąłem restart level? Mam wrażenie, że dokładnie gram w ten sam poziom. Już były te, kurde, rzeczy. Wow, czemu ja rzuciłem ciężarówkę? Bo myślałem, że spowalniam czas. Tak myślałem właśnie. Wow, kurde, co tu się dzieje? Nie mogę już zespamować ciężarówki, a w tym momencie by się, kurde, to przydało. Za szybko w ogień wpadłem. Dobra, jakoś lecim. Dobra, górą tam się będę zastanawiał. Jak to było, że mi się wtedy udało? Może poczekałem chwilę tutaj. O, właśnie. Dobra, ciężarówki lecą w powietrze. Mogło też we mnie polecieć. Dobra, pięknie. Idealnie, żebym poleciał teraz w metę. Bardzo dobrze, next level. Level 5-9. Tłuczki, spalarki schabowych. Co tu się w ogóle dzieje? To naprawdę moglibyśmy zrobić... Stiranego schabowego, haha. Nie będziesz mi podpalał twarzy. Nie pozwolę. Co się dzieje? Patrzcie, jaki fajny bug. Mogę w nieskończoność odbijać się od tej platformy, jak na nią napieram. O nie. No chyba cię... Głowa boli, musiałem strzelić niestety. Ja chcę tu zostać. Okej, to dziwne. Czasami dzieją się naprawdę dziwne rzeczy w tej grze. Tak jak na przykład teraz. Wydaje mi się, że gra trochę nie przewidziała aż takich manewrów. No tak, muszę się tu spieszyć, bo inaczej drzwi mi zamknął i już nie przejdę. O! Urna, podpaliło mi dupę. Że tak powiem, pali mi się afro troszkę. Dobra. Przyda mi się chyba ciężarówka, albo może... A może nie? Dobra, chyba się nie przydałaś. I tak spadłem. Kurna, sprzęgło ci w plandekę, paskudna ciężarówka, ty. Dobra. Jeps. Sru... O, dostałem w łeb. Dobra, jest ciężarówka. Miałaś mi pomóc. O! Wielki tłuczek. Dobra, zapomniałem, że mam przecież, kurde... Jedpack. Dobra. No, muszę nauczyć się strzelać tym ciężarówkami jak trzeba. A zróbmy w ogóle taki fajny manewr. Yes! Chciałem strzelić ciężarówką do przodu. Ło! Ej, bardzo czysto przeszedłem przez te plansze, ale niewiele to zmieniło. O! A ciężarówkę wrzuciłem w zamek! Co tam się działo? Okej. Dziękuję. O! Jestem! Żyję! Przeszedłem! Tak! Koal! Yeah! Ta gra jest zwariowana. Naprawdę, powiem wam szczerze, to jest po prostu jedno wielkie wariactwo. 13 tysięcy, nic z tym nie zrobię. Chyba, że sobie dasz kupię. Fizg! Jestem ciekaw, czy ona kiedykolwiek spadnie. Taki test. No, w ogóle chrzanie, co tam się dzieje. Patrzę, czy ciężarówka spadnie. Czemu ciężarówka nie spada? A może ten poziom mogę przejść właśnie tak, olewając wszystko? Oj, dostałem w pysk. Pa! Spadam! Dobra, no a w sumie okazało się, że całkiem nieźle jest. Jeps. Strzelanie ciężarówką, naprawdę. Tyle fanu. Łaa! Dobra. Jedźmy z tym poziomem. Dosyć podśmiechujek. Ups. Dobra. Wow, to poszło ładnie. O kurde. Wyląduj! Stanisław. Masz problemy z lądowaniem. No to rzeczywiście może by się przydał. Może by się przydał. Przydało zwolnienie czasu. Opsa! Okej, jestem. Poczekały teraz na mnie te ciężarówki. O, to toro, co to ma być?
No dobra, i co dalej? jak ja mam tam skoczyć? Czy ja muszę rzeczywiście użyć jakiegoś bonusa? Żeby sobie poradzić? Dobra. Rzucenie ciężarówką było najbardziej przydatną rzeczą w tym poziomie. Zadecydowało! Teraz miałem trochę... Wyszedł mi jakiś głos topiącego się nurka, albo coś w tym stylu. Użyłem jetpacka tylko po to, żeby sobie właśnie przed twarzą wygenerować ciężarówkę. Piękna strategia, Stanisław. Jak ty na to wpadasz? Powiedz mi. Zdradź mi te tajemnice. Dobra, lećmy. Okej. Dobrze. Trochę spokoju. O, ale nie na długo. Co teraz? Aha! Serio? Czy wy to widzicie? Dobra. Spamowanie tymi ciężarówkami wcale, powiem wam szczerze, nie jest najlepszym rozwiązaniem, które mógłbym w tej grze używać. A masz ciężarówką. O, nie trafiłem. Okej. Pa? Nie to planowałem. Dobra, chyba muszę rzeczywiście się spieszyć. Bo tu nie ma to tamto. Ale jak za bardzo się spieszę, z shiftem biegnę, to nie daję rady skakać na tych ciężarówkach poprawnie. No ja to po prostu spokojnie spróbuję przejść ten poziom. No dobra, to już jest bardziej wy... To już jest... Co się stało? Jeszcze znowu kurde, zaklikałem w te dodatkowe ciężarówki. Nie wiem, co się stało, ale żyję. Dobra. Myślę, że też muszę gnać. Bo inaczej, kurna mać, nie zdążę na ciężar... Nie zdążę na autobus! Serio? Przecież kliknąłem... No zobacz, no moje truchło jedzie, kurde, na tej ciężarówce. Dobra. Wreszcie pierwszy poziom, który rzeczywiście jest... Wymaga trochę skilla. Jest trochę bardziej... wyzwaniowy? Jest większym wyzwaniem dla mnie niż te poprzednie. Dobra. No ale przynajmniej wylądowałem mniej więcej na ciężarówkę, którą sam sobie tutaj rozdysponowałem. Coś mi się wydaje, że wiecie co? Że jednak zmienię ability z powrotem na spowolnienie czasu. Jedziemy. To jest w ogóle... A, bo to jest ostatni poziom z średniowiecza, to może dlatego... Taki problem mam z przejściem. Dobra, tłuczek leci. Idealnie mnie do ciężarówki. To było mierzone. Dobra, wypad, lecimy. O, teraz poszło całkiem znośnie. Teraz sobie użyjmy spowolnienia czasu, żeby ładnie wylądować. Dobra, tłuczek poleciał. Okej, tu też poleciał. I bum! Powiem wam, że naprawdę tutaj, teraz... Używanie spowolnienia jest naprawdę przydatne. Ale nawet to mi nie pomogło. Jetpack mi nie pomógł nawet. Dobra. Lecimy tu do... Dobra, lecimy na Szczecin. Lądujemy, pięknie. Trochę poczekamy, tutaj spokoju, regenerują nam się bonusy. Pyk! Dobra, i teraz muszę dobrze wylądować. Stanisław, pięknie. Dobra, lecimy. Dobra. Pospieszyłem się. Mogłem poczekać na tych ciężarówkach bardziej, miałbym już goal. Co tam u was? Ja sobie trochę tu posiedzę, w sumie. Na pewno czasowo mi to na pewno się, że tak powiem, no, opłaci. A co tam? Będę skakał po drewnach. Dobra, nie dało się. Ale jestem ciekaw, czy można by rzeczywiście ten poziom w taki sposób przejść. Co to zaraz pizdziel? Dobra! Od flying tracka. Świetnie. Dobra, wylądowałem. Lecimy dalej. Tutaj się zniszczą. Zrzucili mnie! Wzięli mnie, zrzucili. Dobrze, że mam jeszcze jakiś minimalny refleks. Teraz spokój. Spokój, Stanisław. Serio? No, tam to już się dzieje naprawdę dużo. Ale to... Mój jetpack nagle okazał się być... Jak ja spadam, dość mocno spadam, w sensie, że spadam, wiecie, w sposób taki, że... Z dość dużą grawitacją spadam w dół. To mój jetpack nie za bardzo mnie ratuje przed takim upadkiem z bardzo dużym przyspieszeniem doziemnym. Dobra, wylądujmy. Wylądujmy, Stanisław, wyląduj. Dziękuję. Dobra. Spokój.
ciepło, jak ja mam być spokojny? No jak mam być spokojny, skoro dostaję w łeb przewracającą się ciężarówką? I ginę. Bo... Dobra, luzik, bluzik. Op, pcik, 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 pcik. Co, tu się odpieprzę. Zauważyłem też, że można cały czas trzymać spację i on będzie skakał po ciężarówkach. Cały czas mam wciśniętą spację, nie klikam ją. Takie... Wow, aż mi się w oczach zamieniła, widzieliście? W oczach moich, oczywiście, growych oczach. Bum! Dobra, lecimy na początek konwoju. Oj, to był chyba zły pomysł. Aaa, dobra, ale dałem radę! O kurde, to było niezłe. Dobra, 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 dobra. Stanisław! Głupia ciężarówka. Dobra, lecimy. Trochę już teraz przyspieszam, żeby tylko pokazywać wam ten fragment, kiedy tutaj się znajduję. Okej, jest lepiej. I teraz co tu się będzie działo? Może przyjedziemy do... na spokojnie. Na spokojnie, proszę bardzo. Można było na spokojnie. Można było. Old school, dostałem teraz achievement. Conquered. 2500, 4700, 7000. Ale za to chyba nic nie zrobię. Nic nie zarobię. Żadnego skilla chyba nie kupię sobie. Dobra, moi drodzy, zobaczmy jeszcze kilka... może poziomów z tego... z antyczności. Teraz wracamy do Ancient. Co się będzie działo tutaj? Okej. Okay. Czym będzie się charakteryzować ta skórka? Ten rewir. Dobra, udało się. Spowolnienie czasu. Double jump. Co? Flying track jump? Flying trunk jump, trunk jump. A, kurde. Dobra. Wygląda na to, że muszę rzeczywiście się pospieszyć. Bo jak sami widzicie, konwój odjeżdża. Czyli tutaj trzeba po prostu się... Na razie nie widzę żadnych charakterystycznych elementów oprócz designu samego w sobie tych jak one się tam nazywają, kolumn. Spowolnienie, ale zaraz mi się skończy. Muszę wylądować tu, zanim spadnę na ryj. Dobra, to jest już, a ten poziom jest taki bardzo spokojny, zobaczcie, taki dostojny. Flying track? Chyba się nie uda flying track. Dobra, no teraz muszę tylko wylądować. Stanisław, dziękuję. Oj, dobra, lecimy dalej. Nie mam pojęcia, czy to już jest koniec? Jezu, to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest jeden! Serio? Dobra, lecim. O kurde, no dobra, jak to nie będziemy się spieszyć, to zobaczcie, kończymy w ten sposób. One bardzo szybko odjeżdżają. Spoko. Skoro tak szybko odjeżdżacie... A ja wam, kurde, tutaj... Ja tutaj zaraz speeda włączę super ekstra. No. Mogę włączyć jeszcze trochę tego jetpacka. O! To było szybkie. O kurde. Dobra, no to tutaj widzę, że... Staram się coś tu ogarnąć, ale widzę, że to może znowu trzeba double jumpa wziąć, a nie jetpacka. Bo tak coś czuję, że... Właśnie. Tak właśnie, tak coś czuję, że będę musiał nie level select, tylko chcę wziąć double jumpa. Nie stać mnie na nic, stać mnie na dash. A quick air dash that is perfect for closing gaps. To jeszcze nie używaliśmy tego. Ale wiecie co, kupię go. Bo jestem ci... spróbujmy z dashem. Niech będzie. Przetestujemy, jak wygląda dash. Tu jest spowolnienie czasu. Through, wow. Jest fajne, tylko długo się ładuje z tego co widzę. Wow, okej. Ale może się przydać. Może przydać się do... O właśnie, do takich szybkich skoków! Między innymi. Tylko, że... No nie przydaje się do takich akcji. Rzeczywiście tu by się... No tak, tutaj, że tak powiem, jetpack dawał mi tę przewagę, że mogłem spokojnie sobie nawet i nie trafić w ciężarówkę odpowiednio, a i tak przeżyć. Teraz muszę... No właśnie. A teraz już nie mogę latać i przedłużać swojego skoku, więc będę musiał tylko taszować, więc to już może być trudniejsze. No nie wiem, czy dash rzeczywiście jest tutaj dobrym bonusem. Through! Ciekawe, czy mogę, chyba mogę, na pewno mogę ustalać kierunek, w który daszuję. Dobra, muszę tutaj się zatrzymać troszkę. Ale muszę cały czas gnać! Wow, dobra, dash mi się przydał, ale nie wiem, czy teraz to...
Dash tutaj nie jest dobrym jednak. Za dużo tu zależy jednak, kurczę, od mojego skilla, więc ja tak powiem, tutaj wezmę inny ability. Wezmę jednak ten double jump, ale przynajmniej wiemy, jak wygląda jump, więc już jest... Dash, więc już wiemy, że jest spoko. Dobra. Okej. Okej, no chyba, żeby rzeczywiście double jump daje radę. Tylko muszę teraz dobrze wylądować. Stanisław, pięknie. I jedziesz. O, niech to szlak. Właśnie, tu trzeba się jednocześnie spieszyć, a jednocześnie nie można się spieszyć. Więc to jest taki paradoks. Paradoks spieszenia się. Dobra. Naprawdę trzeba się spieszyć, bo inaczej... Trzeba spieszyć się i jeszcze dobrze trafiać na te. I jeszcze dobrze trafiać na ciężarówki. No, to jest ciekawy poziom. Czyli zobaczcie, pierwszy poziom z tych... Z tej starożytności i już jest problem. Dobra. Lądujemy sobie spokojnie tutaj. Okej, tu też damy radę. Dasz radę, Stanisław. Dobrze. O nie. Dobra, tu już double jumpy, tu już trzeba spokojnie zagrać, widzę. Dobra, jestem na tych ciężarówkach teraz tutaj. Dobra, przeszedłem dalej na drugą stronę. I teraz zobaczymy, czy mi się uda doskoczyć jeszcze. Co? Czemu uciekli? Czemu mi uciekli spod japy? A wygrałbym to, no. Dobra, znowu jestem na drugiej trasie. I teraz pytanie, czy odbiję się? Odbiłem się, dobra. Mam jeszcze ten skok chyba? On się tu teraz przyda. O, gdyby nie on, byłoby po krzyku. Dobra, udało się. Czyż jeszcze nie mówmy hop? O, jaka byłaby to lama, gdybym ja teraz spadł. To byłoby skrajne. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden. W takim wypadku już my paluchy bolą. Ale jestem ciekawy, czym jeszcze będzie się charakteryzować. Widzę, że tutaj jest tak naprawdę... Charakterystyką tych poziomów jest to, że jest tu mnóstwo ciężarówek, które zmieniają bardzo często. Co zmieniają? Które zmieniają bardzo często tor lotu. Tor jazdy może bardziej. Okej, dasz radę, Stanisław, no. Co jest grane, kurna? Wow. Ej, no to tu chyba rzeczywiście trzeba będzie użyć dasza? Może? Co mi się wydaje, że tu rzeczywiście się przyda dasz, bo zobaczcie, że mamy tutaj strasznie mało czasu na zrobienie czegokolwiek. To jeszcze spróbujemy zmienić to ability na dasz. Spowolnienie czasu albo dodatkowa ciężarówka. Ale nie powiedziane, że dodatkowa ciężarówka tu się nie przyda. Zaraz sprawdzimy. Dobra. Lecim. Czyli tak, tutaj mam dasz. O, właśnie. Jeps! Dobra, tylko... Kurczę, no naprawdę, ja nie widzę tutaj żadnej możliwości, żeby móc to bezbłędnie grać w tę grę, i do tego jeszcze... O! Dobra, jakąś ciężarówkę rzuciłem w cholerę. Ha! Co tu się odpieprza? Żeby zagrać w tę grę i bez zwolnienia czasu. Dobra, jestem! Nie mam. Mogłem rzucić sobie pod nogi, ale oczywiście tego nie zrobiłem. No i mam szczerze, od razu lecimy. O tam! O! Zapominam, że nie mam spowolnienia. Jednak spowolnienie tutaj byłoby całkiem mega. O! Jeszcze muszę dobrze wycyrklować, jak rzucać sobie te. Jak rzucać sobie tę ciężarówkę! Pod japę, dobra, nie. Chyba jednak rzucanie ciężarówką tutaj nie jest zbytnio korzystne, nie? Kurde! Jakie jaja! Spowolnienie czasu i dasz w takim wypadku. Spróbujmy takie połączenie. No! Zaczęły się robić teraz już prawdziwe jaja, powiem wam szczerze. Tylko ze spowolnieniem panem jeszcze dać radę wylądować, więc o właśnie, to mi się teraz przyda, żeby móc ładnie wylądować. Tylko kurczę, tu naprawdę trzeba się spieszyć. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że oni spierdzielają mi spod twarzy, spod skoku. Ja nie wiem, tu trzeba jakieś naprawdę jeszcze pod dobrym kątem chyba nawet skoczyć. Okej. Dobra, jestem. Wow, jestem agrestem. Dobra, mam dasz na szczęście, ale teraz dobrze wyląduj. Oj, Stanisław, co z tego, że wylądujesz? Ha!
Tu by się teraz przydał dasz. Nie wylądowałem dobrze i kurde, ale blisko już było. Coraz bliżej wyjścia, ale no rzeczywiście teraz te poziomy zrobiły się coraz bardziej tricky. Spróbujmy bez daszowania jeszcze tutaj. Dobra, muszę już teraz dasz użyć, bo spadłbym. Kurza mać. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. No celność plus 500, naprawdę. Nie ten przycisk. Dobra, dasz i spowolnienie. Dobra, wylądowałem. Dobra. Dasz! Tylko teraz zobaczcie, tego dasza użyłem tak, żeby móc sobie dolecieć do mety. Nie, to już jest super lama. Wszystko zrobiłem idealnie jak trzeba. I oczywiście Lamisław III, pierwszorzędny, musiał się odezwać w takim momencie. Ale dobra, mam już jakąś opracowaną strategię, czyli dasz na pierwszym. Potem jakoś tu wylądować. Spokój, spokój Stanisław. Potem tu. I bum! Tamtą stronę, o! To powinno dać mi sukces, jeżeli mi się teraz skończy w złym momencie. W złym momencie się nie skończyło na szczęście. Dobra, moi drodzy, wystarczy tego dobrego. Jestem jak zwykle wykończony po tym cholernym cluster tracku, więc... Szanowni moi widzowie, to był ostatni film pretendencki z cluster tracka, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej odcinków, to głosujcie na cluster track w najbliższej grelekcji, którą nie mam pojęcia, która kiedy będzie. Ale wiem, że kończy się Obduction. Obduction się powoli kończy, więc być może za Obduction wejdzie już niebawem kolejna grelekcja. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie powiedziałem żadnych głupot, które się nie zgadzają z prawdą, czyli na przykład, że 13 jest podzielone przez 7 albo coś w tym stylu, nie? Bo to mogło się zadziać. Także dziękuję wam bardzo. Wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Cześć! Choć powinienem sobie jeszcze powiedzieć, co sądzę o grze. Jest wartka, jest szalona, jest sprytna, jest dużo akcji, jest dużo skilla potrzebnego, żeby to przejść, ale śmierć jest na tyle szybkie, że tak naprawdę gra nie ma szans się znudzić. Jest jeszcze dużo różnorodności plansz, dużo różnorodności skilli, więc wydaje mi się, że mniej więcej jakbym miał to oceniać, to taki schabowy na 10. Dziękuję bardzo, to była moja szybka opinia, teraz naprawdę mogę się z wami przegnać. Dziękuję bardzo, wielka piona, trzymajcie się, pa pa!